Duchem i wolą brzęknijmy do apostołów nauki. Bądźcie to na 24 poziom. Bezpieczną wiodą nas drogą. Ojcu Jego Synowi, Mikrofonie Przemek Pawełek. Dziś w audycji przeniesiemy się do pełnych wrażeń światów, które proponują nam takie serie jak Uncharted czy Tomb Raider. Spróbujemy też odpowiedzieć sobie na pytanie, ile dzisiejsze gry o archeologach i poszukiwaczach dawnych tajemnic zawdzięczają kinu nowej przygody, filmom takim jak Indiana Jones. A być może gry są właśnie ich następcami? O tym w dalszej części audycji, ale najpierw do wiadomości. Globalna sprzedaż smartfonów wzrosła przez ostatnie 12 miesięcy o 6,6%, informuje firma GFK. Z jej raportu wynika, że w tym roku na całym świecie klienci kupią 1,4 miliarda smartfonów. Najwięcej z tej liczby sprzeda się w Chinach, 33%. Inne nienasycone rynki, na których producenci mogą liczyć na wzrost sprzedaży, to centralna i wschodnia Europa, wschód Afryka i rozwijające się Azji. Inteligentne telefony sprzedają się najgorzej w zachodniej Europie, Stanach Zjednoczonych, Japonii, Korei Południowej i Australii. Tymczasem mało kto sięgnął ostatnio po smartwatche. Ostatni kwartał to kolejny spadek sprzedaży. Tracą niemal wszyscy. Od Apple po Lenovo. Według najnowszych danych firmy IDC sprzedaż inteligentnych zegarków w trzecim kwartale 2016 roku spadała rok do roku o ponad 51%. O ile w trzecim kwartale zeszłego roku na rynek trafiło około 5,6 milionów smartwatche, o tyle rok później tylko 2,7 miliony. Sytuację pogarsza fakt, że sprzedaż spada z kwartału na kwartał. To już koniec gry i wolny. Studio Turtle Rock, odpowiedzialne za stworzenie gry, ogłosiło, że przestaje wspierać swój tytuł, informuje Chimp.pl. Evolve to asymetryczna strzelanka sieciowa, w której jeden gracz wciela się w rolę dużego potwora, a pozostali w drużynę myśliwych, którzy na niego polują. Gra zadebiutowała jako płatny tytuł AAA, jednak przez małe zainteresowanie ze strony graczy jej twórcy zdecydowali się przejść model free-to-play i polegać na płatnych dodatkach. Tutaj jednak również okazało się zbyt mało atrakcyjną zmianą, żeby przyciągnąć graczy. Krakowskie studio Bluber Team informowało o przesunięciu premier trzech gier. Wszystkie miały według pierwotnych planów ukazać się w 2016 roku, informuje Eurogamer.pl. Futurystyczny horror Observer, w którym zajmiemy się badaniem snów i wspomnień, trafi do sprzedaży przed końcem czerwca 2017 roku. Akcję obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby, a gra powstaje przy użyciu technologii Unreal Engine 4. Skopofobia zadebiutuje w drugiej połowie przyszłego roku. Nie udostępniono jeszcze żadnych materiałów prezentujących rozgrywkę, ale produkcja zaproponuje asymetryczną zabawę. Gracze kontrolujący dzieci będą starali się ukryć przed użytkownikiem, który przejmie kontrolę nad bazyliszkiem zmieniającym ludzi w kamień. Trzeci tytuł to epizodyczne medium, które opisywane jest jako przełomowa i unikatowa gra storytellingowa oparta o koncepcję symultanicznej rozgrywki na dwóch ekranach. Pierwszy odcinek ukaże się na przełomie 2017 i 2018 roku. Piotr Babien, prezes Bluber Team, informował również, że firma chce zadebiutować w 2017 roku na giełdzie papierów wartościowych. W tym samym okresie zamierza ustawić operacyjnie spółkę zależną w Kalifornii, która będzie oddziałem marketingowo-sprzedażowym. Bluber Team odpowiada za wydany na początku bieżącego roku horror Layers of Fear. Opowieść o szalonym malarzu została dobrze przyjęta przez gracze. Filmowa adaptacja serii Uncharted znalazła nowego reżysera. Kandydatem jest Sean Levy, odpowiedzialny ostatnio za Starzystów czy Gigantów ze stali. Jak informuje Eurogamer.pl, najnowsza wersja scenariusza to dzieło Joe Carnahana, który napisał i wyreżyserował Przetrwanie czy też najnowszą Drużynę A. Sean Levy w ostatnim czasie jest częściej producentem, wspierając m.in.
m.in. pracę nad serialem Stranger Things czy filmem Arrival. Premiery gier, nowy sprzęt i spotkania z gwiazdami sieci. Za nami Poznań Game Arena 2016, którą można uznać za ogromny sukces. W kilku halach wystawcy prezentowali najnowsze gry oraz nowości sprzętowe. W Poznaniu można było zobaczyć m.in. pierwsze komputery z kartami Nvidia GeForce GTX 1050 oraz gogle wirtualnej rzeczywistości PlayStation VR. Na jednej z hal odbyła się również impreza Stars for Fans, której ambasadorami zostali youtuberzy. Na targach odbyły się panele dyskusyjne na temat przyszłości branży. Miały także miejsce premierowe pokazy gier z udziałem youtuberów. My byliśmy z mikrofonem na stanowisku 11. O prezentowane tytuły zapytaliśmy Pawła Michowskiego ze studia. Tower 57, wieża 57, to jest Twisty Krzyper. Mocno gra naciskiem na rozgrywkę, tak? Tam historia jest dość prosta. Cywilizacja została ograniczona do enklaw, którymi są potężne wieże. Tytułowa wieża 57. Coś dzieje się nie tak. Więc wybierasz jednego z dziwacznych postaci, bo tam naprawdę dziwne postacie są, i jesteś wysłany na misję sprawdzić, co się dzieje w tej wieży. I tu już wchodzi gameplay. Rozgrywka, gdzie masz masę broni przeróżnych, działających każda w inny sposób. Każda postać ma swoje zdolności i możesz demolować całe środowisko. Więc to jest taki bardzo dynamiczny model, a najlepiej działa w trybie kooperacji, kiedy się gra na dwa pady. Ta gra jest robiona na PC, ale też na konsole, więc tutaj nacisk na pada jest dość mocny. Gra w oldschoolowym stylu, z dużą ilością rubień, okiem do lat 80. Tak, grafika 16-bitowa, twórca grafiki Thomas Fechtmeier z Austrii jest zakochany w tym stylu i olbrzymią pracę włożył w to, żeby to wyglądało właśnie jak grafika 16-bitowa na Amidze, czyli jest ten, tak jak mówisz, poczucie jest lat 80. Natomiast dynamika rozgrywki jest jak najbardziej nowoczesna, nie? To jest tempo. Gra dla dzisiejszych 35-latków z brzuszkiem, czy raczej dla młodej generacji gracza? Patrząc na to, jak grają ludzie po targach, to powiedziałbym tak od 25 do 40, czyli dla gracza, który jednocześnie wie, co to jest ten styl lat 80, a już lubi, jak dzieją się rzeczy szybko. Słuchajcie, robimy na PC-ty, na konsole, ale też na Amigę, to jest taka ciekawostka. Jako hołd dla tych właśnie kultowych rzeczy z Amigi, ta gra powinna już być gotowa wczesnym 2017. No teraz Bitcap. O co chodzi w tej grze, co się mnie dzieje? A to jest gra robiona przez Maćka Mięsika, Adama Kozłowskiego i paru chłopaków z zespołu Pixel Show z Warszawy. I to jest 7 numerów konta i można po prostu płacać. Też. To jest dzień żydowski, to jest dzień grobów pobielanych, to jest dzień przeliczania. Kochajcie się jak bracia, a rozliczajcie jak Żydzi. To więc wszystkie kropki tu, wszystkie punkty wystawiłyśmy, wszystkie liczby, wszystkie cyfry, przepowiedzi na tej oto szarej. Przez to morderstwo wrobione. Musi tą sprawę wyjaśnić, żeby oświecić. Co jest? Czego ty chcesz? Czego ty narzekasz? Wystawiać co mandaty, sprawdzać kupony, ganiać łebków, którzy kradną gumę do rzucia w spożywczakach, a oprócz tego ma jeszcze gangi młodzieżowe, ma mafię, bo to wszystko dzieje się w Brooklynie lat 80. Masę decyzji musisz podejmować, co zrobić. No dobra, wezmę w łapę, czy muszę wystawić mandat? Wystawisz mandat, to cię ludzie nie lubią. Weźmiesz w łapę, to cię lubią, ale twój kapitan cię nie lubi. Więc masa takich trudnych decyzji jest. Jest też lekki humor w tym, jak właśnie w serialach lat 60. policyjnych, a nad wszystkim wielką klamrą jest ta historia morderstwa. Trzeba je rozwiązać i co ciekawe, to co robisz w grze ma wpływ na to, co odkrywasz i jak to wszystko się toczy, więc jest aż kilkanaście zakończeń tej gry. To jest nieliniowa gra. Robimy ją też na PC-ty, ale pewno wydamy ją też na platformy mobilne, bo dobrze w tym jesteśmy. Pokazujecie także wstępną zajawkę waszego nowego, dużego projektu, czyli Frostpunk. Co to ma być za gra? Jakiego formatu ma to być produkcja? To już jest dość duża gra. Frostpunk opowiada o tym, co dzieje się ze społeczeństwem, kiedy jest postawione pod ścianę, kiedy musi przetrwać i jakie zmiany w tym społeczeństwie w takim procesie zachodzą. I robimy grę dość poważną, tak jak wyszło War of Mind, celujemy w gracza, który lubi poważne doświadczenia, natomiast nie robimy kolejnej wojennej gry, czy tam War of Mind 2.0, tylko grę też z elementami fantazji.
Wyobraźmy sobie świat, który zamarzł kompletnie cały i w tak skrajnych warunkach grupa ludzi próbuje przetrwać. I to jest taka zajawka, którą chcę Ci sprzedać na ten moment, ale polecam śledzić na Facebooku czy na stronie gry, co się dzieje. Już całkiem niedługo pokażemy kolejny film, który odsłoni kawałek więcej tego, co stoi za tym projektem. Projekt jest rzeczywiście dość duży, już 40 osób w zespole, takim w rdzeniu, że tak powiem, zespołu, plus ludzie, którzy pracują przy marketingu i tak dalej. Dość duża gra, a miej na uwadze, że robimy już ją od ponad 2 lat. Także olbrzymi projekt nam z tego wychodzi, bardzo interesujący. Do grach od 11 Bit Studios już trochę wiemy, ale żeby gra była dobrą zabawą, a nie irytującą katorgą, powinniśmy mieć też dobry sprzęt. Także tego nie zabrakło na Poznań Game Arenie. Naszą uwagę przykuła nowa klawiatura od Kingstona, HyperX Alloy FPS, o której mówi Marcin Forbert właśnie z HyperXa. To jest pierwsza klawiatura, którą HyperX wprowadza na rynek. Wchodzimy na zupełnie nowe wody. Klawiatura, którą proponujemy, jest bardzo kompaktowy rozmiar. Mała, niewielka klawiatura, która ma dać graczowi pozostawić mu na biurku dużo miejsca, żeby mógł swobodnie operować myszą. Zbudowana w oparciu o solidną metalową ramę, która zabezpiecza przed zbyt emocjonalnym traktowaniem klawiatury i uszkodzeniem jej w tym momencie. Dlaczego jednak jest to klawiatura właśnie dla graczy FPS? Co im ma do zaproponowania osobom, które grają w strzelaninę? Klawiatura przede wszystkim wytrzymała, oparta o mechaniczne przełączniki, które pozwalają na bardzo dużą ilość kliknięć w ciągu jednej sekundy. To jest od 13 do 16 w zależności od metodologii liczenia. To pozwala im bardzo szybko reagować tam, gdzie muszą szybko reagować, żeby nie zostać zatrzymane. No i macie tutaj po pierwsze mechaniczne przełączniki, co już wspomnieliśmy, ale też zoptymalizowanie tej całości właśnie pod granie w strzelaninę. Tak, mała klawiatura, która pozwala na utrzymanie na biurku dużej przestrzeni pod jednak główne akcesorium wykorzystywane w strzelankach, czyli pod mysz. Zostawiamy dużo miejsca na biurku po to, aby te ruchy myszą były niekrępowane żadnym dodatkowym sprzętem, który gdzieś tam z boku może przeszkadzać. Klawiatura wyposażona dodatkowo dla tych, którzy często się przemieszczają, prowadzą taki mobilny tryb życia, jeżdżą z turnieju na turniej. Klawiatura wyposażona w dodatkowe miękkie etui po to, żeby ją można było swobodnie przenosić bez ryzyka zabrudzenia czy uszkodzenia. Odpinany kabel, który również poprawia mobilność. Nie ma ryzyka, że przy przenoszeniu gdzieś ten kabel się będzie zaginał, podginał i zostanie uszkodzony. Dodatkowo blokowanie klawisza Windows w trakcie grania. Tak, dodatkowo blokowanie w trybie gaming, blokowanie klawiszy, które są niepotrzebne, ich użycie mogłoby skutkować na przykład zakończeniem gry przed czasem. Ci najbardziej profesjonalni gracze raczej nie patrzą na klawiaturę w trakcie grania, a jak ktoś lubi, no to macie tutaj usprawnienia, podświetlane klawisze, no i kolorowe guziki. Tak, klawiatura ma klawisze podświetlane kolorem czerwonym, dostępne 6 trybów do wyboru, N1 najlepszy dla każdego gracza. Klawisze funkcyjne, szczególnie często używane, są czerwone, możemy wymienić je na czerwone, dodatkowo pokryte specjalnym materiałem, specjalną teksturą, która bez patrzenia pozwala zorientować się, że akurat te klawisze są obsługiwane. No i faktycznie, klawiatura jest dość kompaktowa, ale nie za mała. Obudowa robi naprawdę solidne wrażenie, pozostaje tylko pewien mankament. Klawisze głośno stukają, ale taki jest właśnie koszt korzystania z klawiszy mechanicznych. Na PGA odwiedziliśmy także stoisko studia Jujubee, gdzie z Igorem Zielińskim rozmawialiśmy o strategii Realpolitics, której premiera już wkrótce. Gra pozwala pokierować współczesnym państwem. Więcej na ten temat, Igor. Sama gra Realpolitics jest grą tak zwaną Grand Strategy, czyli grą, która przebiega na bardzo wielu płaszczyznach, czy to na płaszczyźnie dyplomatycznej, czy militarnej. Mamy w niej również warstwę rezolucji ONZ, czy właśnie różnych wydarzeń, które już są obecne nawet w dzisiejszym świecie, jak na przykład rywalizacja Stanów Zjednoczonych z Chinami, czy konflikt na Bliskim Wschodzie, problemy z imigracją, czy prawda, zamieszanie na Ukrainie. Gracz może chwycić stery rządu w takich państwach jak Polska, Stany Zjednoczone, Rosja, czy też chociażby Dania, więc państwa duże i małe, ale jaki cel przed nim stoi? Tak naprawdę głównym celem jest poszerzenie strefy wpływów. Nie mamy zdeterminowanego targetu samej rozgrywki, także gracz sam może decydować, w którym kierunku chce zmierzać, w którym kierunku chce rozwijać swoje państwo. No tutaj warto zaznaczyć, że tak naprawdę ta dowolność jest bardzo duża. No gracz może zmierzać w kierunku jakiegoś takiego modelu totalitarnego swojej państwowości, albo pozostać na przykład przy demokracji. Również ta forma rządów, ona określa wachlarz funkcjonalności.
wolności, no, czyli na przykład państwo, które jest demokracją, w znacznie mniejszym stopniu może zaatakować inne państwa, nie może postępować ekspansywnie, natomiast no, z drugiej strony będąc państwem totalitarnym, te ograniczenia są zdjęte, natomiast za cenę relacji na przykład ze światem demokratycznym. Plansza waszej gry to geopolityczna mapa kuli ziemskiej. Można, tak jak już wspomnieliśmy, pokierować różnymi państwami, a na graczy czekają różne wyzwania i różne wydarzenia losowe. I tutaj inspirowaliście się tym, co dzieje się na świecie i przy polskich granicach i tak dalej. Zgadza się. No, tak jak już wspominałem właśnie, no tutaj inspiracją są no, z jednej strony bieżące właśnie wydarzenia geopolityczne, no ale również jakieś prognozy, jakieś oczekiwania na XXI wiek, czyli no, mamy na przykład rywalizację o źródła wody albo kolonizację na oceanów. Czy gracz, który gra w waszą grę, może faktycznie poczuć się jak Barack Obama, Władimir Putin czy Angela Merkel? Chodzi o symulację tego, jak oni się czują? Mamy taką nadzieję. No, na pewno gracz będzie skonfrontowany z wieloma problemami, z wieloma rozterkami, z którymi się spotykają wiedzcy tego świata. A czy da się na przykład, kierując losami Polski, stworzyć ogólnoeuropejskie imperium? Szczerze powiedziawszy, tak. Zaimplementowaliśmy opcję stworzenia tak zwanego Międzymorza, czyli właśnie koalicji narodów, które się jednoczą pod przewodnictwem Polski, poniekąd w opozycji do zagrożeń, prawda, dzisiejszego świata, które w tym przypadku idzie ze wschodu. Kiedy premiera? Mamy nadzieję wydać grę jeszcze w tym roku albo na początku przyszłego. Tyle o Real Politics, a teraz czas na skrót wiadomości. Autopromocja. Polskie Radio 24. Czy religia, chrześcijańskie wartości i tradycja kształtują dziś życie społeczne? W jakim stopniu wpływają na kulturę, tę wysoką i najbardziej popularną? Jak wzajemnie na siebie wpływają? Odpowiedzi na te i inne pytania szukać będę z moimi gośćmi w programie Życie z duszą czy bez? W każdą niedzielę o godzinie 20.15. Zapraszam, Ewa Czaczkowska. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. Adrian Nazaniuszka-Czaniewska, zapraszam. 3-miesięczne dziecko śmiertelnie zatruło się czadem w Kruszynku pod Włocławkiem. Drugie niemowlę w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Przyczyną tragedii mogła być nieszczelność piecyka typu koza, mówi Arkadiusz Piętak, rzecznik kujawsko-pomorskich strażaków. Ma 3-miesięczny chłopiec, a 3-miesięczna dziewczynka w stanie ciężkim została zabrana do szpitala. Według opinii lekarza, wszystkich objawów, które to wskazywały, było to zatrucie tlenkiem węgla. Prawdopodobnie, podkreślam, prawdopodobnie był to piecyk, tak zwana koza, prawdopodobnie jakaś nieszczelność lub niesprawna instalacja kominowa, ale to jest w trakcie badań i ustalania. Strażacy apelują, aby w mieszkaniach montować czujniki czadu. Wczoraj w regionie ruszyła kampania Ogień i czad, obudź czujność. Dziś w nocy przestawiamy wskazówki z godziny 3 na 2. Ministerstwo Rozwoju przygotowało nowe rozporządzenie dotyczące zmiany czasu, które ma obowiązywać do końca 2021 roku. Według dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju Joanny Sauter-Kunach nie ma dokładnych badań na temat kosztów zmiany czasu. Takim podstawowym argumentem przemawiającym za zmianą czasu jest lepsze wykorzystanie naturalnego światła słonecznego. Rzeczywiście cały czas pojawiają się argumenty zwolenników zmiany czasu, jak też zdecydowanych przeciwników. Nie ma żadnych badań, które wskazywały, które przemawiałyby albo za odstąpieniem od zmiany czasu na czas letni, albo przeciwne. Według raportu przygotowanego dla Unii Europejskiej przez firmę ICF International w 2014 roku 76% Europejczyków jest niezadowolonych z wprowadzenia zmiany czasu. Po raz 42 zbierane są pieniądze na renowację starych powązek. Kwestię organizuje Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami imienia Jerzego Waldorfa. Tak jak w poprzednich latach, w zbiórce biorą udział znani polscy artyści. Swój udział zapowiedzieli m.in. Danuta Szaflarska, Maja Komorowska, Emilia Krakowska, Daniel Olbrychski i Olgierd Łukaszewicz. Polskie Radio 24. Słowem wszystko.
audycja 24 poziom, w studiu Przemek Pawełek. Witam moich dzisiejszych gości. W studiu jest Dawid Muszyński, redaktor naczelny na ekranie.pl. Witam. Paweł Szewski, redaktor naczelny Poligami. Cześć, witajcie. A także Bartłomiej się, redaktor Limsley. Witam. Dzisiejsza audycja, tak jak już wcześniej mówiliśmy, poświęcona będzie związkom pomiędzy grami wideo, grami przygodowymi, takim cyklom jak Uncharted czy Tomb Raider, a kiną nowej przygody, filmom historycznym z tej perspektywy, że zmieniły kino rozrywkowe na swój sposób. George Lucas, a także Steven Spielberg na koniec lat 70., początek lat 80. przywrócili to, jak kiedyś opowiadano o przygodzie. Pojawiły się Gwiezdne Wojny, pojawiły się Indiana Jones. Po latach doczekaliśmy się Uncharted, doczekaliśmy się także Tomb Raidera, który ostatnio po resycie serii powrócił. No i właśnie, nowa część Tomb Raidera, która rok temu pojawiła się na Xboxie, niewiele później na PC-tach, teraz trafia na PlayStation 4. Rise of Tomb Raider, edycja na 20. rocznicę z kompletem dodatków. Gra, która w mojej opinii przynajmniej warta jest zapoznania, nawet jeżeli ktoś nie lubi starych Tomb Raiderów, a jest trochę takich osób. Nowe Tomb Raidery pokazują mroczną stronę tych właśnie gier przygodowych, gier, gdzie odkrywamy różne tajemnice archeologiczne, tajemnice przeszłości. Gra o tyle ciekawa, że z jednej strony proponuje nam sporo akcji, crafting, polowanie na zwierzęta. W trakcie gry zdobywamy kolejne gadżety, które umożliwiają nam odkrywanie kolejnych miejsc, tak jak miało to miejsce w Castlevanii czy w Metroidzie. Tylko, że tu mamy to w 3D. Dodatkowo gra ciekawa ze względów fabularnych, dlatego, że mamy tu historię sekty sprzed wieków i tajemniczego proroka i historię rodziny Lara Croft, jej ojca, tego, co się z nim stało, w jaki sposób on sam był zainteresowany zagadką nieśmiertelności. Wszystko to miesza się w tej grze. Dodatkowo dodatki, takie jak chociażby Dom Rodu Croftów, pomagają lepiej poznać historię i Lary, i jej rodziny. Gra ciekawa, gra przygodowa, wciągająca, ale już troszeczkę bez tego powiewu świeżości, jaki był przy resecie serii sprzed kilku lat. Przynajmniej ja tak nowego Tomb Raidera odebrałem. Pawle, jakie jest twoje zdanie? Ja jak zawsze muszę trochę ponarzekać. Jestem fanem pierwszej części, pierwszego właściwie reboota przed paru lat, który był świetnym odświeżeniem i właściwie takim przepisem na sukces pod absolutnie każdym względem. A kolejna część właśnie Rise of the Tomb Raider jest tym samym przepisem. Jednak spodziewałem się czegoś nowego, czegoś lepszego. Znowu mamy element survivalu, znowu mamy zderzenie dzikiej przyrody z jakimiś zabudowaniami sprzed lat. W tym momencie są to jakieś tam instalacje ZSRR i Syberia, plus jeszcze jakieś tam bizantyjskie świątynie. W poprzedniej części była egzotyczna wyspa ze starymi zabudowaniami. Miałem wrażenie, że wzięto dokładnie te same pomysły, te same szkice i po prostu zmieniono troszkę setting, dodano parę bajerów, więc gra mnie nie zauroczyła jakoś bardzo, bardziej ta pierwsza część, więc nie jestem aż takim fanem, jak wydaje mi się reszta z was. Wiem, że ta gra jest bardzo dobrze oceniana. Bartłomiej? Czy ta gra jest bardzo dobrze oceniana, bo jest bardzo dobrą grą, aczkolwiek zgodzę się, że po pierwsze to nie jest już ten stary Tomb Raider, ponieważ tutaj znacznie bardziej postawiono już na akcję niż na eksplorację czy na zagadki. Ta gra jest... No można powiedzieć, że w pewnym sensie już jest shooterem, ponieważ chociaż początek tego nie zwiastuje, tam już w tym pierwszym Tomb Raiderze sprzed kilku lat mamy taką fajną scenę, fajną w cudzysłowie, że Lara zabija jelenia i tam płacze nad nim, że jak można się pastwić nad zwierzętami, że w ogóle jak można zabijać, po czym po 10 minutach strzela z karabinów maszynowych do ludzi. Dla mnie to było takie przejście właśnie od tego starego Tomb Raidera i pokazanie, że no jednak nie da się uniknąć akcji w nowych odsłonach. No, ale narzekanie na to, że te gry są takie same, korzystają z tego samego pomysłu, no tutaj można się właśnie cofnąć do filmów z lat 70., 80., tych filmów przygodowych. I tam też wszystko jest tak naprawdę robione na jedno kopyto, zmienia się tylko setting planu, a tak naprawdę wszystkie te historie są w zasadzie kopiami samych siebie. Zanim cofniemy się o parę dekad do historii kinematografii, dowiedzieć, jak tobie się podobała gra. Zobaczmy tak, ja jakoś nie jestem wielkim fanem Tomb Raidera. To, że cenię tą grę za to, czym kiedyś była, bardziej było związane z samą postacią, że była bardzo seksualna. Ja byłem wtedy bardzo młodym dzieciakiem, który lubił popatrzeć na dziewczynę z dużym biustem, która biega po dżungli i strzela. A biust rozstrzał z części na część. Tak, nawet była taka nakładka, nie wiem, czy tutaj chłopaki pamiętają, The Nude Rider, którą można było sobie dograć do pierwszej części, ona biegała w ogóle nago. Więc ta seksualność została odebrana w tej nowej części. I tutaj faktycznie skupiamy się na jej historii, na tym, jak wygląda ten cały surrounding.
na pięknej grafice. Nie, no dla mnie to już nie jest nic nowego, to jest w ogóle Uncharted podryk, bo aż, czuję, ta gra aż tak bardzo mi nie powala. Właśnie tą trudnością, o której kolega wspomniał. No i tutaj cofamy się w tym momencie w czasie, dlatego że Tomb Raider w tej nowej odsłonie prawdopodobnie nie wyglądałby tak, jak wygląda, gdyby nie seria Uncharted. Uncharted nie powstałoby, gdyby nie poprzednie części Tomb Raidera, a ich nie byłoby, gdyby nie powstało kino nowej przygody, co jest ciekawe, jeżeli ktoś nie wie polskim akurat terminem. Indiana Jones, takie filmy jak E.T. czy Goonies, bliskie spotkania trzeciego stopnia. Czymże jest kino nowej przygody, Dawidzie? No to jest kino, które pokazuje nam, załóżmy, lata współczesne. Tak? No Indiana Jones troszkę to była druga wojna światowa, ale lata współczesne pokazują zwykłych, normalnych ludzi, tudzież naukowców, którzy jeżdżą po świecie i starają się rozwiązać zagadki mityczne, archeologiczne, i znaleźć ukryty skarb. Czy jest to Święty Graal, czy jest to Arka Przymierza, czy jest to zaginiony statek piracki wypełniony złotem. Chciałem wspomnieć, że to zostało przerzutowane nawet na seriale. Chyba każdy pamięta historię młodego Indiana Jonesa, który w każdym odcinku odkrywał co innego. Więc to jest odpowiedź na naszą chęć, jak byliśmy młodzi, w zabawy właśnie w poszukiwanie skarbów i zastanawianie się, czy w danej górce faktycznie nie jest zakopany skarb, nie jest schowany czołg, jak wy, ale u nas akurat na osiedlu była taka wielka góra, którą chyba przez miesiąc rozkopywaliśmy w poszukiwaniu czołgu, ponieważ właśnie w jednym filmie okazało się, że poniemiecki czołg został zakopany na górce przy wsi, więc... No nas też był taki urban legend, że w jeziorze miał się znajdować czołg i niestety to jezioro było na tyle zanieczyszczone, że nikt się tam nie próbował tego znaleźć, ale taki urban legend rzeczywiście w latach 90., zwłaszcza kiedy byliśmy mali, kiedy jeszcze nie było internetu i nie było jakby te, gdzie te, nie było takiego wentylera tej wyobraźni, żeby się tym podzielić, żeby to jakby eksplorować, no to się przerzucało rzeczywiście na podwórko i na znajomych. No i to właśnie przerzuca się później na gry, bo wreszcie możemy razem sami czy ze znajomymi eksplorować ten świat i odnajdywać te zaginione skarby. Dlatego nam się podobał taki Indiana Jones. No właśnie, Indiana Jones i tu też mówiąc o historii gier, zanim doszliśmy do Tomb Raidera, mieliśmy cały etap, kiedy studio George'a Lucasa, robiące gry LucasArts, robiło gry przygodowe, też nawiązujące do tego klimatu, bo czymże innym właśnie jest seria Wyspy Małp, Monkey Island, jeżeli nie właśnie takim przygodowym podejściem, point and clickowym, do kina nowej przygody. Już nie wspominam tutaj o kolejnych grach z Indianą Jonesem, też właśnie w point and clickowym stylu utrzymane w połowie lat 90. To też właśnie cały czas było to. Było, a z czasem ewoluowało. Myślę, że jak przeszło w trzy wymiary, też przeszło w nowy tryb rozgrywki, gdzie jednak było coraz więcej akcji, a coraz mniej przygody rozumianej jako gra przygodowa, gdzieś rozwiązuje zagadki, łączy elementy i tak dalej, i tak dalej. Wielu ludzi na to narzeka. Ja myślę, że wtedy, w tych czasach, to wyłukało świetnej zabawy. Ja pamiętam nie tylko Tomb Raidera, ale też na przykład te trójwymiarowe części Indiana Jonesa. One nie były dobrze oceniane, ale miały tego bohatera, miały tą muzykę. To mi wystarczyło. Ja do dzisiaj pamiętam wiele scen z tej gry, a choć nie pamiętam nawet pod tytułem. To był Indiana Jones and coś tam, coś tam. No ale było się Indiana Jonesem z rewolwerem, z biczem i w charakterystycznym kapeluszu. No to robiło radość, wystarczyło. No mnie też to dziwi, że ostatnia gra z Indianą Jonesem, taka AAA, no to chyba lata jeszcze, kiedy królowało PlayStation 2, bo ta gra wyszła na PlayStation 2 i na PC-ty. To też właśnie mnie zdziwiło, że myślałem, że kiedy przejdziemy na ten pełen trójwymiar, kiedy będzie można robić tego typu gry, co już pokazał Tomb Raider, że ten Indiana Jones odżyje, że te gry z lat 90., które gdzieś tam przemykały bokiem i one nie były jakimiś fantastycznymi też produkcjami, że w końcu ta marka odżyje, a nie wiem dlaczego. Do tej pory się nad tym zastanawiam, dlaczego Indiana Jones komputerowy zginął gdzieś tam w czeluściach tej historii. Ja ci odpowiem na to pytanie. Ponieważ Hollywood, jeśli chodzi o produkowanie gier opartych na filmach, ogranicza się tylko i wyłącznie do celów promocyjnych. Czyli jeśli nie wyjdzie nowy film, to po prostu tego nie będzie. Podobnie było z Gwiezdnymi Wojnami. No ale pojawia się pytanie, dlaczego w takim razie w latach 90. byliśmy już z 8-9 gier opartych na Indiana Jonesie, ale ponieważ komputery wtedy zaczęły się rozwijać i tak powiem, to modele biznesowe też się tworzyły. Więc można było to jakoś inkasować. W tamtych czasach dopiero ludzie zaczynali posiadać komputery w domach, więc można było komuś coś sprzedać. A później właśnie pojawiła się długa fala tej przerwy i zobaczymy, że dostawaliśmy, jak wychodził nowy film,
to zawsze była na podstawie jego gra. I zazwyczaj, no, użyję tego słowa, to był piece of crap. Po prostu nie dało się, w większości nie dało się w to grać. Chociażby w ostatnie Spider-Many. No, ja nie jestem w stanie wytrzymać dłużej niż 40 minut, bo jest to źle zrobione. No i paradoksalnie najlepszą grą z Indiana Jonesem do tej pory jest gra Lego Indiana Jones. Cofnijmy się jednak do tej historii gier przygodowych. Dokładnie 20 lat temu, na początku listopada, premierę swoją miał pierwszy Tomb Raider, który okazał się wielkim hitem, wielką marką. Dlaczego? No ja się muszę przyznać, że ja tego Tomb Raidera rozegrałem tak naprawdę dopiero w jego remaster, który się ukazał po 10 latach bodajże. Była wersja zremasterowana na PSP i ona mi zapewniła dużo zabawy, bo ja sam zacząłem serią od trzeciej aż czwartej części na PSX, to było jakoś chyba 90. Więc trochę od tyłu zacząłem tę historię Lara Croft. Ale nawet po tych 10 latach, z tylko lekko podciągniętą grafiką, no, ta gra miała naprawdę świetny klimat. To trzeba im podać, a wtedy tam jeszcze było mało strzelania, mało walki, więcej zręcznością trzeba było się wykazać niż celnością przede wszystkim. No i ta grafika, mimo że była poprawiona, była dalej obskurna i tak dalej, ale ta gra jest jakiś taki świetny klimat. No, 3 z 1, to dżungla, z 2 Wenecja, 3 znowu dżungla, w 4 Egipt. Każda część Tomb Raidera ma charakterystyczny etap, który do dziś, po kilkunastu latach, doskonale pamiętam. To też może z tego wynika, że każdą grę po kilka razy przechodziłem, więc zdarzyło mi się to wryć w pamięć i nie było dużej konkurencji, ale wydaje mi się, że tam było to coś, co udało się w pierwszym reboocie uzyskać. I też chyba warto dodać, że pierwszy Tomb Raider trafił w dobry moment, jeżeli chodzi o kwestie technologiczne, dlatego że przecież to był początek epoki nowoczesnych konsol z układami 3D czy akceleratorów graficznych. No tak, ta gra sprzedawała akceleratory graficzne. Nagle się okazywało, że po zakupie jednej dodatkowej karty można było odkryć zupełnie nowy świat w tym Tomb Raiderze. Ta gra bez akceleratora wyglądała jak każda inna gra 3D w tamtym czasie, czyli słabo. Natomiast po zakupie karty, która kosztowała ogromne pieniądze na tamte lata, nagle się okazywało, że mamy lepszą rozdzielczość, ta gra chodzi płynnie i według mnie ta gra po pierwsze sprzedawała akceleratory, a po drugie akceleratory razem z tą grafiką sprzedawały tę grę. I że dzisiaj to dziwnie zabrzmi, że grafika sprzedała grę, ale ja myślę, że właśnie w tamtym momencie Tomb Raider dużo zyskał na tym, jak wyglądał, że ta gra nie była jakaś super nadzwyczajna, nie oferowała jakichś rzeczy, których byśmy wcześniej nie znali, ona po prostu wszystko dobrze łączyła, ona miała fajne zagadki, miała jakąś tam fabułę, która też to, że trochę kontrowersyjnie zabrzmi, nie była fantastyczna. To była bardzo, bardzo sztampowa historia mimo wszystko, ale natomiast aspektem technicznym wygrywała ze wszystkim. No i pamiętajmy jeszcze właśnie o tym aspekcie biznesowym. Każda część w Polsce była zwieńczona tym, że na targach pojawiała się piękna modelka przebrana za Tomb Raidera i przychodziły tłumy, żeby ją zobaczyć, żeby sobie z nią zdjęcie kupić. Plakat nawet w niektórych magazynach growych mogliśmy dostać taki w formacie XXL, to nie taki, że tylko sobie wieszamy na ten. Więc... No to było też unikat, że seria miała jako jedyna chyba w danym momencie jedną aktualną interpretatorkę Lary Croft w prawdziwym życiu na konwentach, na festiwalach, co trudno chyba znaleźć podobne przykłady przy innych tytułach. Ja sobie nie przypominam, żeby jakieś oficjalne twarze... Prawie że jak aktualny James Bond. Coś takiego. Znaczy, no, jest cały czas twarz Maxa Payne'a, to jest zupełnie inna sytuacja, bo tam mamy aktora, który nie był aktorem tak naprawdę. No ale rzeczywiście, ona przyjeżdżała do Polski, to trzeba pamiętać, że zaczęliśmy być traktowani jako rynek, jako pełnoprawny. To nie jest to, że gdzieś tam czytaliśmy w prasie komputerowej, że na E3 się pojawiła, tylko w Warszawie, tam chyba na Gamderiadzie, jak przyjechała, to po prostu był ścisk na stoisku. Był szał, seria pojawiła się w roku 1996, no i minus największy po paru częściach to chyba to, że zaczęła zżerać po prostu własny ogon. Już nie wystarczyło dodawać kolejnych gadżetów czy trochę zmieniać kostiumy Lary, żeby to dalej szło do przodu. Coś jednak stanęło na przeszkodzie. No, największym problemem tej serii było chyba to, że Lara zginęła w czwartej części, co nie przeszkodziło w ukazywaniu kolejnych spoilery, części. Spoilery! Przepraszam, że spoilerowałem grę z 98 w tym momencie. Ale rzeczywiście, Lara zginęła i zapowiadał się taki smutny koniec. Potem była piąta część z tytułem Chronicles i tam były takie właśnie wspomnienia, więc to było uzasadnione jakoś fabularnie, że Lary nie ma. Odgrywamy jej nieznane epizody.
No a potem kolejne części się zaczęły jednak ukazywać. Tak, Angel of Darkness, i tak było coraz gorzej właściwie. Aż do tego 2012 roku, kiedy był reboot już w czasach PS3 i Xboxa 360. Wtedy nawet mi już przestało przeszkadzać, że Lara zginęła, ale w sumie to był reboot, więc zaczynamy młodą Larą. Ale zanim do tego doszło, rok 2007 i otrzymujemy pierwszy Uncharted, czyli znowu nową wersję przygód Indiana Jonesa, który nie jest Indianą Jonesem, tylko innym bohaterem. Seria związana z PlayStation. Oczywiście Nathan Drake, który też z miejsca stał się ikoną kultury popularnej. No tak, tylko że tutaj była wielka różnica, ponieważ Uncharted jest, przynajmniej w moim przekonaniu, interaktywnym filmem. No to Tomb Raidery też próbowały być. Ale one tylko próbowały, tam nie miałeś tak dużo fragmentów fabularnych, że po prostu siedziałeś i musiałeś w pewnym momencie nacisnąć odpowiedni guzik, żeby film poszedł dalej, tak? To jest interaktywny film i ludzie to kupili. Na samym początku powiedzieli, że to nam się podoba, ponieważ grafika jest świetna, ponieważ polska wersja jest też idealnie zrobiona i to wciąga. No rok wcześniej Tomb Raider próbował, bodajże rok wcześniej chyba było Underworld, i wtedy Tomb Raider próbował być nowym filmem o Jamesie Bondzie, bo wtedy nasza Lara Croft była taką damską wersją Jamesa Bonda, która miała gadżety, która się przebierała w jakieś tam stroje agenta, która chodziła na bale, piła te martini całe, no i jak widać gdzieś to się zagubiło. Ale sam Bond też nie zrobił wielkiej kariery na konsolę. Właśnie, dochodzimy do takiej sytuacji, kiedy każdy zjada ogon swój i przy okazji kilka innych. Cofamy się w tym momencie praktycznie rzecz biorąc do lat 30., bo to z pulpy z tamtych lat, wychodzi się kino nowej przygody de facto. Ale trzymając się tej epoki, w której obecnie jesteśmy, Pawle, na czym polegała różnica między Tomb Raiderem a Uncharted, że udało mu się jednak zaakceptować to, że jest czymś innym, czymś nowym i odnieść swój własny sukces? To tutaj przede wszystkim było widać różnicę w generacji, mimo to, że Tomb Raider Underworld i pierwsze Uncharted było na tej samej platformie, na PlayStation 3, na Xboxach, to no, było widać wykorzystaną różnicę w podejściu do projektowania gier, tworzenia gier. To już nie chodzi o grafikę, o rozdzielczość, tylko o rozmach, o wyobraźnię, jakiego typu historię można opowiedzieć za pomocą tego medium. No ja się wcale nie dziwię, że potem przez długie lata nie zobaczyliśmy żadnego nowego Tomb Raidera, premierze pierwszego Uncharted, bo myślę, że w Eidos to tam no, była bardzo smutna atmosfera. Uncharted pokazało też po prostu brutalnie, że Tomb Raider cały czas siedzi jeszcze generacyjnie w epoce lat 90. w drugiej połowie. Tak, ona zmieniała się grafika, zmieniała się rozdzielczość, były nowe pomysły, ale gdyby to wprowadzić, nie wiem, do takiej esencji, no to jest to, co było w czasach pierwszego PlayStation. Doczekaliśmy się Uncharted, które wkrótce później stało się trylogią, po czym doczekało się spin-offów mobilnych czy czwartej części na nowej generacji. No, Uncharted stało się tytułem nierozerwalnie łączonym z Sony PlayStation, tytułem, który znowu sprzedaje konsole, sprzedaje platformę. Tak, ale też ono wprowadziło to, że producenci gier zaczęli większy nacisk stawiać na scenariusz i budować się tak, jak buduje się scenariusz filmowy. Czyli ma to nas kilka razy zaskoczyć, ma być coś przewrotnego, to nie ma być po prostu prosta droga od punktu A do punktu B, gdzie zahaczamy tutaj o dodatkowe levele i zabijamy, nie wiem, lwa po drodze, tak? Tutaj są twisty, tutaj jest akcja, to wszystko jest tak skondensowane, że nie ma dłużej, więc chyba tym najbardziej Uncharted kupiło i pokazało innym, jak robić takie gry. Jednocześnie gry z tej serii postawiły tak duży nacisk na tempo akcji, że gracz nie ma czasu pomyśleć nad racjonalnością tego, co się dzieje. Świetnie pamiętam emocjonującą scenę ucieczki przed czołgiem w górskiej, tybetańskiej wiosce, gdzie czołg wszystko niszczy, no ale momencik. Co wysoko w górach robi czołg? Ale nie masz czasu się nad tym zastanawiać, bo to jest tak samo jak właśnie oglądasz, nie wiem, Niezniszczalnych, czy nawet Indiana Jonesa, tam wszystko dzieje się tak szybko, że ty nie analizujesz, że kurczę, no naziści, a wszędzie w takiej ilości, skąd, a po co im w ogóle Graal, tak, a po co im Marka Przymierza, no, trzymają to gdzieś w jakimś hangarze, nie, no po co, dlaczego, nie ma na to czasu, po prostu jest fajna zabawa, jest adrenalina, która przenosi się na ciebie, z tego ekranu po prostu się wylewa, i to jest fajne. No i dodatkowo, obowiązkowo, każda kolejna część Uncharted musiała być spektakularna. Wizualnie. No bez zdań, to była gra, czy cała seria, która sprzedawała PlayStation i sprzedaje wciąż. To była Uncharted 4 wyszło i ja nie wierzyłem, że tego tak będzie wyglądać. Może na zapowiedzianym po paru miesiącach PS4 Pro, a w tym momencie myślę, że no PS4 Pro nie jest potrzebne, skoro gry na PS4 mogą tak wyglądać.
w momencie, kiedy Uncharted doczekało się trzeciej części, tutaj znowu Eidos przypomniało sobie o swoim tytule i zaczęło czerpać, no brutalnie mówiąc, po prostu znowu czerpać z tego, co Uncharted wprowadziło do konwencji, dlatego że te serie tutaj bardzo się z sobą przeplatają, jeżeli chodzi o rozwiązanie i wzajemne czerpanie z siebie. Bartłomiej. Znaczy, no tak, no widać nawet, że w tym nowym Tomb Raiderze rozpoczynamy cała ta sekwencja jakby wstępu do tej gry jest z żywcem wyjęta z Uncharted 2 bodajże. Czyli wspinamy się na górę, żeby uniknąć niebezpieczeństwa, potem odkrywamy jakąś tajemnicę. No widać, że ten pomysł jest właśnie wyciągnięty z tej serii, która wcześniej wyciągała pomysły z tamtej serii, która wcześniej wyciągała pomysły z tych filmów. I tak jak wcześniej wspomniałem, doszliśmy do momentu, kiedy zaczęliśmy robić trzecie okrążenie wokół tych samych historii. Ja też może trochę powiem trochę też rzecz kontrowersyjną, ponieważ ja się cieszę, że Uncharted się skończyło, ponieważ też było widać, że kolejny raz, mimo tego, że robimy coś innego, to jest to cały czas ta sama konwencja i ja się cieszę, że to się zakończyło. Mam nadzieję, że powstanie coś nowego. A co do scenariusza, to też propos tego odbierania sobie historii i tak dalej. Scenarzystka, która robiła dla Naughty Dog scenariusze do Uncharted, wcześniej pracowała dla Eidosa, który wydawał Tomb Raidera, aczkolwiek nie robiła Tomb Raidera, tylko wtedy robiła Soul Reavery i całą tą serię Legacy of Kain, czyli też jakby przeszła od firmy, która wydawała Tomb Raidera, do firmy, która zaczęła robić Uncharted. To też jest takie znamienite w tym wszystkim. Też tak powiem, że dla mnie to PlayStation zrobiło coś genialnego, bo wydając Uncharted 4 zdążyło jeszcze obchnąć jeszcze raz swój towar, bo zrobili remaster pierwszej, drugiej, trzeciej części. I posiadacze tych części, by ich mieli na trójce, po prostu wydali kasę, żeby zagrać tą samą grę, troszkę bardziej odpicowaną graficznie. Co ciekawe, jest też trzecia część nie wyglądała zupełnie lepiej. No. Trzecia część była na tyle młoda, że jeszcze w remasterze nie było tak przejść. Ale to jest takie, że a weźcie nasze pieniądze, kupimy to jeszcze raz. Ale to trzeba im oddać, że to nie był taki rzut na kasę, najmniej. Jeżeli chodzi o kwestie techniczne, to nie był taki remake jak Gears of War od Call of Duty. Ale ta gra była poprawiona, tam poprawiono eksplozję, szereg różnych efektów graficznych. No i w Polsce doczekaliśmy się dubbingu w pierwszej części, której nie było w 2007 roku w premierze. To też fajną konsumę polskich graczy, że teraz cała trylogia jest z Jarosławem Goberkiem. No i można się cieszyć, że wbrew trendom dzisiejszych wydawców wydali wszystkie trzy części w jednym opakowaniu, w jednej cenie, a nie rozbijali tego na trzy, bo też tak mogliby zrobić, też pewnie to by się sprzedało, jakby wydali trzy remastery i za pełną cenę. Panowie, podsumowując, dlatego że czas audycji nam się kończy, czy w takim razie gry wideo, gry konsolowe, komputerowe są następcami tego kina nowej przygody z przełomu lat 70-tych, 80-tych, czy jednak mówimy tutaj o zupełnie autonomicznych mediach, a więc te nurty też są od siebie niezależne, Dawid? Dla mnie to jest zupełnie autonomiczne, bo ludzie, którzy kochają kino, to nie są koniecznie ci sami ludzie, którzy siedzą cały czas grają gry. Podobnie, myślę, że gry są bardziej następcą książek przygodowych, ponieważ opowiadają dłuższe historie, bardziej głębokie i możemy się w nie wczuć, wyobrażać sobie i mamy na to jakieś pobudza wyobraźni, bardziej niż dwugodzinny film. A to nie są następcami, bo cały czas będą przygody istnieją na nieźle, ale są odnogą bardzo istotną i bardzo dobrze się rozwijają. Ja tak porzucę, że pamiętajmy, że filmy oglądamy w dużej części w grupie osób, tak, znajomych, rodziny, no jednak przy konsoli, przy takich grach to siedzimy sami. Podobnie jak przy książce. Zobaczymy w takim razie, co z kinowymi adaptacjami Tomb Raidera i Uncharted. Zobaczymy także, co przyniosą nam gry. Tymczasem dziękuję za udział w audycji moim dzisiejszym gościom. W studiu był ze mną Dawid Muszyński, redaktor naczelny na ekranie.pl. Dziękuję bardzo. Paweł Łuszewski, redaktor naczelny Poligami. Dziękuję. A także Bartłomiej Misieja, redaktor Gencili. Dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję także ja, Przemek Pawełek. Do usłyszenia. Polskie Radio 24. W czerwcu 1559 roku triumf wróżbiarstwa. Nigdy nie eksperymentuję, gdy moja córka jest chora i kaszle. Od zawsze podaję jej Pulneo. Pulneo leczy kaszel, działa przeciwzapalnie i pozwala szybko pokonać chorobę. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Sensbiry 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu.
życiu lub zdrowiu. Ten ma w sobie to coś. Żadnych problemów. Wszystko przyjemnie. Z każdym wyjazdem coraz bardziej mnie kręci. To chyba coś poważnego. No oczywiście, że coś poważnego. Żebyś tylko za bardzo nie szalał. Mówię o moim Volkswagenie. Z każdym kilometrem to cenisz go bardziej. A teraz dodatkowe wyposażenie i ochrona pogwarancyjna w cenie. Sprawdź szczegóły na Volkswagen.pl i zyskaj nawet do 11 tysięcy złotych. Volkswagen. Pani doktor, jak bumerang wraca temat kaszlu u dzieci? Czy rodzice potrafią go rozpoznać? Bywa, że rodzice mają problem z jego rozpoznaniem. Dlatego poleca wyrób medyczny Herbapex Junior. To takie proste? Tak, to sprawdzone rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i mokry. Skuteczność jest ważna dla rodziców, ale jak przekonać dzieci? Herbapex Junior nie tylko działa, ale i świetnie smakuje. To powinno wystarczyć. Herbapex Junior na kaszel suchy i mokry. Poznałeś już Marcina. Wiesz, że wysoka jakość nie musi dużo kosztować, ale to nie wszystko. W Lidlu jesteśmy tak pewni jakości naszych marek, że gwarantujemy absolutną satysfakcję lub zwrot pieniędzy. Tak jest. I dotyczy to wszystkich produktów spożywczych, chemicznych i kosmetycznych marek własnych Lidla. Bo absolutną satysfakcję zapewnia właśnie jakość naszych marek. Zasady zwrotów obowiązują w terminie od 27 października do 30 listopada 2016 roku. Szczegóły dostępne w sklepach oraz na www.lidl.pl. Sprytnie i tanio kupować marki Lidla. Każda mama wie, że gdy dziecko jest przeziębione i ma gorączkę, lek nie może być ani za silny, ani za słaby. Dlatego podaj dziecku Lipomal. Lipomal to naturalny lek na przeziębienie i gorączkę już od pierwszego roku życia. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na podstawie w stanach gorączkowych towarzyszących przeziębieniu. Przeciwwskazania na drażliwość na składniki produktu z cukrzycy Aflofarm. Przed użyciem zachodnie stosuj leki dołączone do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Już teraz superkumulacja w Lotto 11 milionów złotych. Graj w superkumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 11 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. To była reklama zranionej ciemni, która zawiera nowe proroctwa. Autopromocja. Polskie Radio 24. Czy w twoim krwiobiegu płynie choć kropelka benzyny? Jeśli tak, zapraszam w każdą sobotę o 15.15. 3 kwadranse, pełne pasji do motoryzacji. Zawsze interesujący i inspirujący goście, z którymi rozmawiam na tematy leżące w sercu każdego miłośnika samochodów i motocykli. Od dzieciństwa i zabytkowej motoryzacji po najświeższe nowinki techniczne. Podpowiadamy, jak jeździć, by czerpać z posiadania auta prawdziwą radość i umieć przetrwać w każdych warunkach drogowych. Wyjaśniamy, podpowiadamy i proponujemy, jak rozwiązywać problemy dnia codziennego. Od kłopotów z ubezpieczycielem po nie zawsze uczciwych mechaników. Mariusz Gzyl, zapraszam. Istnieje związek między astrologią i kartami tarota. Autopromocja. Ponieważ czasami ludzie interpretowali układy kart i horoskopy. Wiemy na pewno, że i tak słucham ciebie, bo ja kocham radio. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Adrianna Salińska-Czaniecka, zapraszam. Minister sportu Witold Bańka pozytywnie ocenia mijający pierwszy rok swojego urzędowania. Barwnym korowodem upamiętnili Marka Grechutę, organizatorzy Grechuta Festiwal w Krakowie. Uniwersytety trzeciego wieku cieszą się coraz większą popularnością. Minister sportu Witold Bańka pozytywnie ocenia mijający pierwszy rok swojego urzędowania. Za największy sukces uznaje wdrożenie największego w dziejach tego resortu programu Klub. Jak zaznacza, osiągnięcia udało się odnotować także w turystyce. Beneficjentami programu Klub są małe kluby, związki i stowarzyszenia sportowe, które mogą liczyć na dotacje z budżetu. To oznacza lepsze warunki do treningów oraz niezbędne wyposażenie, wskazuje minister sportu Witold Bańka. W tym roku 22,5 miliona złotych, ponad 2000 klubów sportowych, ogromne zainteresowanie i też potwierdzenie jakby słuszności tej drogi. Szef resortu sportu przypomina też o osiągnięciach w dziedzinie turystyki. Wskazuje, że podróżujących za granicę Polaków wspiera od tego roku nowo utworzony turystyczny fundusz gwarancyjny. Zabezpieczyliśmy interesy klientów biur podróży. Dzisiaj nie ma zagrożenia sytuacją, w której upada biuro podróży i klienci nie otrzymują zwrotu kosztów, ale także kwestie zabezpieczenia powrotu. Wśród planów
planów na najbliższą przyszłość. Minister Witold Bańka wymienia nowelizację ustawy o sporcie oraz powołanie Polskiej Agencji Antydopingowej. Michał Fedusia, Polskie Radio. Barwnym korowodem upamiętnili Marka Grechutę organizatorzy Grechuta Festiwal w Krakowie. Orkiestra Dęta, artyści Piwnicy pod Baranami, ułani grupy rekonstrukcyjne oraz fani artysty przeszli wokół rynku głównego. W ten sposób przypominają o twórczości Marka Grechuty i o trwającym festiwalu. To była głęboka poezja, cudowna muzyka, budząca ciepłe, dobre uczucia. Bardzo mi się podobały jego piosenki. No i dlaczego, jak już jestem na rynku, to idę w tym korowodzie, no. Znaczy, to jestem tutaj zupełnie przypadkiem, ale znam twórczość Marka Grechuty i bardzo mi się podobały jego utwory, w związku z czym postanowiłem wziąć udział w tym pochodzie. Tak dla pamięci po prostu. Jakub Baran, jeden z organizatorów Grechuta Festival. Lubimy się bawić. Marek Grechuta kiedyś był kabareciarzem. My też mamy duszę kabareciarzy, a poza tym jest pewnego rodzaju tradycja Królewskiego Krakowa, która polega na tym, że przy tego typu festiwalach, wydarzeniach artystycznych chodzi się wokół rynku. Bez szansy na dobre zakończenie. Grechuta Festiwal potrwa do jutra, zakończy się galą finałową w Centrum Kongresowym w Krakowie. W Polsce większość uniwersytetów ma w swojej ofercie zajęcia dla seniorów w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Cieszą się one coraz większą popularnością. To, co można studiować, zależy od uczelni, ale dostępne są praktycznie wszystkie dziedziny wiedzy. Chcieli być mądrymi, stali się głupi. Państwo zobaczą. Biblia mówi, gwiazdy spadać z nieba będą. W sumie gwiazdy spadają. Człowiek nic nie uczynił dobrego. Są zajęcia w ramach Akademii Bezpieczny Senior, prowadzone przez policję. Nic dobrego nie uczynił. Gwiazdy z nieba spadają. Zagrożenia atomowe, Litwa szykuje się na wojnę z Rosją. Ona jest mądra, ta Litwa. Przecież ta Litwa, to ona nic nie da sobie radzić. Właśnie jak nie dać się w tym kierunku, żeby nie mieli oni szansy. W ramach zajęć seniorzy mogą nawiązać kontakty z innymi osobami o podobnych zainteresowaniach, dodaje Zbigniew Szulc. Tu się nawiązują te przyjaźnie. Mamy tą przerwę między jednym wykładem a drugim. U nas są kawa, ciastki. Sami się finansujemy. Sami słuchacze dla słuchaczy. To robimy wszystko, żeby było nam jak najlepiej i żebyśmy mogli działać, a zarazem się zapoznawać, rozpoznawać. Później spotykamy się gdziekolwiek, pojedziemy, zobaczymy się. To wiemy, że to jest nasi słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Obecnie w Polsce działa ponad 100 uniwersytetów trzeciego wieku, mających łącznie 25 tysięcy słuchaczy. Troje astronautów szykuje się do powrotu z orbity na Ziemię. Dziś w nocy odsumują oni od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i kilka godzin później wylądują na stepach Kazachstanu. Są to Rosjanin Anatolij Iwaniszyn, Amerykanka Kate Rubins i Japończyk Takuya Onishi. Wcześniej, podczas tradycyjnej ceremonii, pożegnali się oni ze swymi trzema kolegami, którzy zostają na pokładzie. Anatolij Iwaniszyn. Niechętnie będę zamykał głaz od zewnątrz, bo pobyt na stacji to wyjątkowe doświadczenie. Nawet nie miałem czasu śledzić tego, co dzieje się na naszej planecie. Może to nawet lepiej. Powracający astronauci spędzili na orbicie 115 dni, prowadzili dziesiątki eksperymentów naukowych, sekwencjonowali DNA, obserwowali ludzkie kości i hodowali komórki skóry. W Kazachstanie mają lądować tuż przed 5 nad ranem naszego czasu. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Prognoza pogody. Dzisiaj pochmurno i deszczowo, miejscami w górach możliwy śnieg, na północnym wschodzie możliwe słabe burze. Temperatura od 7 do 11 stopni, na zachodzie i nad morzem właśnie 11 stopni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Możliwość odnośnie papieża, ludzie są niedowartościowani. Te ich sekty, te ich religie są niedowartościowane. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Rozdajemy frugo mocno owocowe. Kup odkurzacz Ultra Silencer Electrolux klasa A za 789 zł i odbierz 45 butelek frugo. Naturalna technologia tak ma. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy jak niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Nawet 360 mg w pociągu. Wskazania. Łagodne stanie napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm.
Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych. Właśnie z tego powodu już teraz w Lidlu znajdziesz piękne chryzantemy w doliczce, średnie i wielkokwiatowe lub samokrzewiące. Jedynie od 7,99. Chryzantemy w doliczce już od 7,99. Sięgnij także po znicze o czasie palenia aż 40 godzin. Czerwone i białe znicze w wyjątkowej cenie. Jedynie 2,22 za sztukę. Znicze tylko 2,22. Lidl. Co tydzień coś nowego. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok. Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Nawet nie wiesz, jaka to ulga. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Irigasin pomaga natychmiast. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Na zatoki i gęsty katar już tylko Irigasin. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok. O, dzień dobry. Kawa jak zwykle? Poproszę. A do kawy coś pan spróbuje? Spróbuję. Wygrać 300 tysięcy. Zacznij dzień od kawy i mini lotto. Każdego dnia możesz wygrać nawet 300 tysięcy. Czyli ciasteczka nie podawać? Graj w punktach lotto. To była reklama. 15:08 na zegarze, w kalendarzu sobota, 29 dzień października. Jakub Kuklawicek, zapraszam do godziny 20. Polskie Radio 24. Sporo dziś będziemy mówić o literaturze, porozmawiamy o twórczości Zbigniewa Herberta, porozmawiamy też o twórczości Uelbeka, ale na początek ostrzeżenie. 3-miesięczne dziecko śmiertelnie zatruło się czadem w Kruszynku pod Włocławkiem. Drugie niemowlę w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Rodzice dzieci czują się dobrze. O niebezpieczeństwie zatrucia tlenkiem węgla mówił w Polskim Radiu 24 Paweł Frontczak ze Straży Pożarnej. Liczba pożarów, a także zatruć tlenkiem węgla wzrasta w Polsce, kiedy zaczynamy dogrzewać nasze mieszkania, czyli praktycznie od początku września do końca marca następnego roku, chociaż my musimy tutaj podkreślić naszym radiosłuchaczom, że te dwa zjawiska mają miejsce szczególnie w naszych mieszkaniach, w naszych domach, bo poprzez dogrzewanie to tam jest najwięcej osób, a kiedy pan przeprowadziłby sondę ulicą, gdzie pan czuje się najbezpieczniej, sądzę, że już nie wszyscy, to większość Polek i Polaków powiedziałaby, że we własnym domu, we własnym mieszkaniu. Natomiast te zagrożenia, te zjawiska mają miejsce przez cały rok. Później niestety w pożarach giną również w innych miesiącach, o innych porach roku. My mówimy tutaj o tym szczególnym okresie 7 miesięcy, gdzie te zagrożenia wzrastają. Natomiast przede wszystkim niepokoją liczby. W ubiegłym roku łącznie w wyniku zatruć tlenkiem węgla i pożaru w Polsce w ciągu całego roku zginęło aż 558 osób, a odniosło obrażenia prawie 7,5 tysiąca ludzi. To jest średniej wielkości miasto. To obrazuje, ile osób udało nam się uratować. Natomiast niezależnie od naszego jako strażaków doświadczenia, wyszkolenia, narzędzi ratowniczych, którymi dysponujemy, a także technologii, my nie będziemy w stanie pomóc komukolwiek, jeżeli my nie będziemy jako obywatele, jako każdy z nas, mieć świadomości o tych zagrożeniach, które mogą mieć miejsce. My nie musimy się tego bać, ale żyć z tą świadomością. To od nas samych bardzo często zależy zdrowie i życie nasze i naszych najbliższych, również naszych sąsiadów, ponieważ niestety tym najsłabszym ogniwem w łańcuchu bezpieczeństwa jest człowiek. W tym roku z kolei od 1 września tylko w wyniku zatruć tlenkiem węgla aż prawie 200 osób już musiało być hospitalizowanych. Zginęła jedna osoba, a straż pożarna wyjeżdżała prawie 550 razy. A rozumiem, że sezon tak naprawdę na dobre się jeszcze nie rozpoczął. Dokładnie. Na razie mamy dodatnie temperatury, niekiedy nawet dochodzące do kilkunastu stopni. Natomiast dlaczego się tak dzieje? Przede wszystkim zapominamy o tym, że w ciągu całego roku musimy jako zarządcy, właściciele danego obiektu zlecać dokonywanie okresowych przeglądów, konserwacji i czyszczenia chociażby przewodów kominowych czy spalinowych. Osoby, które stosują w mieszkaniach, w domach urządzenia, które są opalane węglem lub drewnem, takie przeglądy powinny zlecać nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. W przypadku opalania olejem oporowym lub gazem nie rzadziej niż na pół roku i raz w roku powinny być dokonywane przeglądy urządzeń wentylacyjnych, instalacji wentylacyjnych. Ale
przynajmniej nie wiem, jak to wygląda w innych miejscach. Tam, gdzie ja mieszkam, co roku kominiarze regularnie się pojawiają, żeby sprawdzić przewody wentylacyjne i przewody, no, kiedyś przewody kominowe, teraz oczywiście to już nie są przewody kominowe, ale regularnie się co roku pojawiają. Zgadza się, tylko musimy pamiętać, że tlenek węgla, czyli bardzo silnie trujący gaz, którego nie widać, nie słychać i nie czuć, to chyba najbardziej powinno zobrazować, jak groźny jest gaz, tlenek węgla, który łącząc się z hemoglobiną potrafi zabić bardzo szybko, a pomimo naszych zmysłów nie widzimy go, nie słyszymy i nie czujemy. Może i powstaje wówczas, kiedy nie następuje cały proces spalania. To nie jest tak, że zapominamy zlecić przeglądu, konserwacji danego urządzenia, ale niekiedy przy sprawnie działającym urządzeniu może dojść do zatrucia. Zada mi pan pewno pytanie retoryczne, to jak to się dzieje? A to wtedy, kiedy na przykład zasłaniamy kratkę wentylacyjną, bo nawiewa zimne powietrze, ale to powietrze zapewnia cyrkulację. Dlaczego pali się cokolwiek? Dlatego, że jest materiał, temperatura, tlen. Jeśli ta ilość tlenu będzie się zmniejszać, wtedy nie będzie następował pewien proces spalania. Chociażby nowe budownictwo, czy budownictwo starsze, ale gdzie decydujemy się na wymianę okien, proszę pamiętać, że okna, nowe okna są bardzo szczelne. One nie zapewniają tej cyrkulacji, co no, okna, te, które kiedyś nie przyznam się, jeszcze, że proszę Państwa, że już na poczcie tutaj babka płaciła pieniądze dwa razy więcej. No co prawda tam było 18 zł, to jest niewiele, ale dzwoniła, czy my jej zwrócimy, czy jakoś, tak? Bo się pomyliła. Ona wpłaciła i przyszła koleżanka do pracy i wcisnęła to. Tak, jeszcze raz. Urządzeń, które nam sygnalizują w sposób akustyczny, pojawienie się przede wszystkim na orange, tego, czego przecież ja tego nie dostałam, na orange. Nie czujemy, czyli tlenku.